1003 roku, po zdobyciu Czech i Moraw, Bolesław Chrobry znacząco poszerzył swoją domenę, stając się największym władcą Słowiańszczyzny, przemierzając tę część Europy od Dunaju na południu do Morza Bałtyckiego na północy. Na traktach i w zajazdach można było usłyszeć zapewne jedno imię – Bolesław. Oczywiście, zarówno w Czechach, jak i na Pomorzu, Chrobry miał opozycję względem swojej władzy, ale póki co pozostawał księciem obu tych krain. Zajęcie Czech, które ledwie kilka miesięcy temu stały się częścią cesarstwa, musiało zaboleć nowego niemieckiego króla, Henryka II. W celu odzyskania spornych ziem i rozprawienia się raz na zawsze z ambitnym księciem z rodu Piastów, Henryk postanowił działać. I to szybko. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Historia Polski w odcinkach. Dzisiaj opowiem Wam o wydarzeniach z lat 1003-1005, kiedy to między Polską a Niemcami doszło do pierwszej z trzech kolejnych wojen. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z tej serii, obejrzyjcie je po lub przed tym materiałem. Na miniaturach moich filmów widać wszystko. Numer odcinka i krótki napis, o czym opowiada. Na kanale Historyczny Top filmy o historii Polski powstają po kolei, chronologicznie, tak jak biegła historia Polski. Rok po roku, od wydarzenia do wydarzenia, od władcy do władcy. Dziękuję patronom i patronkom, dzięki którym ja jako twórca mogę pokryć część kosztów wymaganych do prowadzenia tego projektu. Jeżeli są tu osoby, które chciałyby dołączyć do grona patronów, zapraszam do odwiedzenia mojego profilu w serwisie Patronite. Link w opisie. To tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Po tym, jak Bolesław przejął władzę w Czechach, do króla Henryka II dotarł posłaniec informujący go o tym wydarzeniu. Reakcję niemieckiego władcy opisał niezawodny Dietmar z Merseburga. Kiedy król Henryk dowiedział się o tym z napływających pogłosek, przyjął to wszystko z pochwały godną powagą i cierpliwością, przypisując wyłącznie swoim grzechom wszelkie niepowodzenia, jakie się wydarzyły w państwie za jego czasów. Przeto, nie zwracając uwagi na wszystkie krzywdy Czechów, uznał za najkorzystniejsze dla siebie wysłać posłów do Bolesława z następującą propozycją. Jeśli zgodzi się dzierżyć zajętą świeżo ziemię z jego łaski, jak tego wymaga stare prawo, oraz służyć mu wiernie pod każdym względem, to on uzna jego wolę w tej sprawie. Jeżeli zaś nie, to wystąpi przeciw niemu z siłą zbrojną. Bolesław odrzucił powyższą propozycję z oburzeniem, choć słuszną była i należycie uzasadnioną. I w ten sposób zasłużył sobie w pełni na karę w przyszłości. Z podania wynika, że książę polski odrzucił propozycję króla niemieckiego. Nie ma się co dziwić, wszak przyjmując ją, zrzekłby się poniekąd suwerenności, zyskując prawdopodobnie niezbyt trwały pokój. Henryk wyraził gotowość uznania władzy Bolesława nad Czechami, jeżeli ten uznałby jego zwierzchnictwo i służył mu wiernie pod każdym względem. W praktyce oznaczało to zapewne złożenie hołdu. Chrobry uznał, że nie będzie nikomu niczego składał i odrzucił ofertę. Henrykowi wojna z Bolesławem nie była na rękę, gdyż sam miał mnóstwo problemów wewnątrz swojego państwa. Jednakże słowo się rzekło. Król w przypadku odmowy Piasta obiecał mu wojnę i słowa musiał dotrzymać. Zdesperowany władca, aby osłabić wpływy Bolesława, sięgnął po zupełnie niespodziewane rozwiązanie. Zawarł sojusz z tymi, których jego poprzednicy na cesarskim tronie zwalczali od lat, z pogańskimi wieletami. Tymczasem król po zakończeniu Wielkiego Postu obchodził uroczyście, zgodnie ze zwyczajem swych poprzedników, święto Wielkanocy w Kwedlinburgu.
za czym pokrył milczeniem zarówno niegodziwe zamysły Bolesława, jak pretensje Henryka i okazał swoim, jak przystało na takie święto, uśmiechnięte oblicze. Wreszcie przyjął życzliwie posłów od Redarów i Luciców i przy pomocy miłych im darów oraz przyjaznych obietnic uspokoił tych dotychczasowych buntowników i z nieprzyjaciół uczynił ich największymi przyjaciółmi. Sytuacja w cesarstwie, które aż do 1014 roku nie będzie miało cesarza, nie przedstawiała się najlepiej. Henryk II, którego historia nazwie świętym, w obliczu wielu zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych, przede wszystkim ze strony Bolesława Piasta, sięgnął po rozwiązanie w tamtym czasie zapewne w ogóle nie do pomyślenia i wydaje się, że ostateczne. Przymierze z poganami, Redarami, czyli być może najskuteczniejszym plemieniem Związku Wieleckiego, zwanego też Lucickim. Henryk I, założyciel dynastii Ludolfingów i kolejni Ottonowie przez dekady walczyli ze Słowianami Połabskimi. Henryk II odwrócił te tendencje i z największego, pogańskiego wroga uczynił ich swoimi sprzymierzeńcami. Aspirujący do miana cesarza, chrześcijański król zawarł sojusz i ugościł pogan, wysłanników szatana, gdyż tak postrzegali pogan i ich bogów chrześcijanie. Czy przez króla przemówiła desperacja? A może równy chrobremu strategiczny geniusz, który w tamtym momencie poniekąd wywracał do góry nogami przysłowiowy stół? Nikt raczej nie mógł spodziewać się sojuszu ze Słowianami. Siłą rzeczy takie rozwiązanie znajdowało w kraju i zwolenników, i przeciwników, dla których współpraca z poganami nie zyskiwała aprobaty. Do sojuszu w 1003 roku jednak doszło i miało to swoje konsekwencje, różne zarówno dla Henryka, jak i dla Bolesława. Wieleci, dla których największym wrogiem pozostawała i Polska, i zapewne zwalczające ich cesarstwo, stanęli po stronie imperium. Chrystus i Swarożyc połączyli swoje siły i już wkrótce mieli ruszyć przeciwko wspólnemu wrogowi na wschodzie, przeciwko Polsce. Od razu po tym wydarzeniu wybuchła rebelia Henryka ze Schweinfurtu, kolejnego Henryka na scenie politycznej. Nie jest moim celem opisywanie jej szczegółów, gdyż jest to seria o historii Polski, a nie Niemiec, jednakże Bolesław odegrał w tym buncie niemałą rolę. Zaznaczę więc tyle, ile trzeba. Wspomniany Henryk w 1003 roku poczynał sobie i to bardzo odważnie. Możny począł nawet wybijać własne monety. Jako margrabia marchi Nordgau, wydzielonej jednostki w Bawarii, Henryk dzierżył pewną, lokalną władzę i miał wielu stronników w całym królestwie. Gdy nie otrzymał od króla obiecanego mu księstwa Bawarii, począł przygotowywać się do powstania przeciwko nieprawym, według niego, rządom swojego imiennika. Prawdopodobnie powstanie nie miało na celu tylko i wyłącznie uzyskania księstwa Bawarii, lecz także zdobycie Ratyzbony i detronizację Henryka II oraz zastąpienie go jego bratem Brunonem, który pozbawiony przywilejów przez brata pozostawał stronnikiem powstańców. Po stronie Henryka ze Schweinfurtu opowiedziało się wielu zacnych mężów Królestwa Niemieckiego oraz Bolesław Chrobry, który po zdobyciu Moraw, Pragi i Czech czuł się zapewne bardzo pewnie. Tymczasem król Niemiec po zawarciu sojuszu z Wieletami udał się do Merseburga. Posłuchajcie Titmara. Król spędził w Merseburgu dni krzyżowe, których wszyscy wierni winni zawsze przestrzegać. Tu doniesiono mu o otwartym buncie księcia Bolesława i margrabiego Henryka. Nadchodzące święta zielone obchodził król w Halberstadzie. Udawszy się stąd do Bawarii, starał się pokonać najpierw margrabiego Henryka, który stawiał mu opór z pomocą Bolesława. Następnie zaś zdusić czającą się wszędzie zdradę. Henryk II wyruszył przeciwko rebeliantom. Chrobry miał potajemnie wesprzeć Henryka ze Schweinfurtu oddziałem swoich wojsk, prawdopodobnie ściągniętych z grodów czeskich. Jednak na niewiele się to zdało. Król począł gasić rebelię, zdobywając między innymi gród Amertal –
którego polsko-niemiecko-rebeliancka załoga poddała się w zamian za życie. Król odzyskał skarby, które jakiś czas wcześniej zagrabili mu partyzanccy wojowie z tego ośrodka, a gród zburzył doszczętnie. Według Titmara pojmano tłum jeńców polskich, których zwycięski król rozkazał rozdzielić między swoich. Rebelia traciła swój impet, a walki przybrały charakter partyzanckich zasadzek, w dużej mierze nieskutecznych. Kolejni stronnicy Henryka, tego, który bunt wszczął, wycofywali się z rewolty. Ostatecznie powstanie Henryka i Bolesława zostało stłumione. Sam Henryk ze Schweinfurtu uznał się za pokonanego i zbiegł w towarzystwie Brunona, brata króla, do Czech, pod protekcję urzędującego tam Chrobrego. Król Henryk natomiast w trakcie tłumienia powstania całkiem ładnie się obłupił. Rozdał jednak dużą część skarbów między swoich załóżników, cementując w ten sposób ich wciąż kruche, wzajemne więzi. Rok później, w 1004 roku, Henryk II ułaskawi Henryka ze Schweinfurtu i zwróci mu jego włości w zamian za opłacenie ogromnej kary oraz odbycie pokuty. Pokonany margrabia nigdy więcej nie zbuntuje się już przeciwko temu władcy. W sierpniu 1003 roku, gdy Henryk II tłumił powstanie, ale kiedy istniała jeszcze nadzieja, do ataku ruszył Chrobry. Zebrał prawdopodobnie konne oddziały i przybył do Marchi Miśnieńskiej. W grodzie Miśnia przebywał jego domniemany szwagier, Guncelin, pełniący funkcję margrabiego tych terenów. Wpływy Piasta, zajmującego sąsiadujące z Miśnią Guncelina Milsko i Łużyce, mieszały się ze wpływami cesarstwa. Guncelin z Kuchenburga, bo tak też jest zwany, to brat dawnego sojusznika Bolesława, zamordowanego w 1002 roku Ekeharda z Miśni, niedoszłego cesarza. Rodziny znały się, prawdopodobnie połączone więzami małżeńskimi i jak wiecie z poprzednich części, współdziałały w przeszłości. Możliwe nawet, że Guncelin dzierżył w Miśni władzę z osobistej prośby Chrobrego u króla. Bolesław liczył na pomoc margrabiego i wspólny atak na Henryka II, gdyż w ten czas istniał jeszcze cień szansy na wygraną. Według Titmara Chrobry zażądał od możnego dotrzymania przysięgi i oddania Miśni. Guncelin stanął przed trudnym wyborem: pozostać lojalnym Henrykowi II, który jest jego królem, i uratować skórę, czy opowiedzieć się za upadającym powstaniem, dopełniając tym samym przyrzeczenia danego Piastowi. Do Chrobrego przybyło poselstwo. Wszystko, czego ode mnie zażądasz, mój bracie, prócz tego, chętnie spełnię i nie wymówię się od tego w przyszłości, jeżeli zdarzy się ku temu sposobność. Są tu ze mną wasale mojego władcy, którzy na to nie pozwolą. Gdyby to się stało głośnym, życie moje wraz z całym moim majątkiem byłoby zagrożone. Chrobremu odpowiedź Guncelina nie przypadła do gustu. Kiedy książę wysłuchał tego poselstwa, kazał uwięzić posłów, a wojsku maszerować spiesznie ku Łabie. Tam badał w tajemnicy brody rzeki i rankiem sam się przeprawił. Mieszkańcom Strzały, ponieważ stanowiła ona wiano jego córki, zapowiedział, by nie lękali się niczego, i prosił ich, by krzykiem swoim nie dawali znać o wyprawie sąsiadom. Bezzwłocznie, na rozkaz księcia, wojsko zostało podzielone na 4 części i otrzymało polecenie ponownego połączenia się wieczorem koło warownego zamku Czyżyna. 2 chówce wysłane naprzód miały przeciwdziałać niepokojeniu wojska książęcego ze strony margrabiego. Cały ten kraj, głomackim nazwany, bogato zagospodarowany, w tym jednym dniu w żałosny sposób został zniszczony ogniem i mieczem oraz przez uprowadzenie mieszkańców. Guncelin odmówił pomocy, a zawiedziony i zdenerwowany Chrobry uwięził posłów, rozpoczynając samodzielną kampanię. Widać, że Bolesław stracił zaufanie do Guncelina, nad którym nieustannie ciążyła konieczność wyboru między mniejszym a większym złem.
Margrabia mógł nawet nie wiedzieć, które to które, zdradzić cesarza czy Chrobrego. Kto ostatecznie wygra? Nic dziwnego, że Bolesław Słowianin nie darzył go zaufaniem i że zostawił część wojska na wypadek, gdyby ten obrócił się przeciwko niemu. Prosił też mieszkańców Strzały, by zachowali spokój i nie alarmowali miśni grodu Guncelina o jego działaniach. Co do samego margrabiego, siedzenie okrakiem na płocie i niemożność jasnego określenia się po żadnej ze stron zakończyła się dlań fatalnie, gdyż w 1009 roku Henryk II zabrał mu majątek, zdejmując z urzędu, wtrącając na 9 lat do więzienia za lekceważenie poleceń króla oraz za współpracę z Chrobrym. Bolesław wobec odmowy współpracy ze strony Guncelina spustoszył kraj Daleminców, zwany też krajem Głomaczy, którzy osiedli na zachód od środkowej Łaby aż po rzekę Muldę. Epizodem tej kampanii była sytuacja, w której Chrobry został wystawiony do wiatru przez mieszkańców pewnego grodu. Z wielką przyjemnością opisał to nieprzychylny Piastowi Ditmar. Warto wspomnieć, w jaki sposób ten, który zwykle wszystkich zwodził, został sam wyprowadzony w pole przez mieszkańców grodu Mogilna. Kiedy mianowicie wysłany tam oddział wojska ich zaatakował, rzekli: „Przecz to czynicie, znamy waszego pana z najlepszej strony i bardziej go wolimy od naszego. Idźcie tylko naprzód, a bądźcie pewni, że podążymy za wami z naszymi rodzinami i całym dobytkiem”. Po takim oświadczeniu nieprzyjaciele nie atakowali ich więcej i donieśli swojemu władcy jako rzecz pewną, że oni nadciągną. Kiedy jednak książę Bolesław zobaczył, że jego żołnierze późno się schodzą na umówione miejsce, a tamci siedzą w domu, zapłonął wielkim gniewem i groził karami kłamliwym sojusznikom. Nazajutrz, gdy słońce już wzeszło, wysłano naprzód niezliczone łupy wojenne. Duża część nieprzyjaciół utonęła w Łabie. Reszta, która powróciła do domu zdrowa i cała, podzieliła między siebie łupy, oddając najlepsze sztuki Bogu i swemu władcy. Liczba jeńców wyniosła nie mniej niż 3000, a jak twierdzą świadkowie, o wiele nawet więcej. Wojsko Chrobrego zadało ogromne straty Dalemińcom, zamieszkującym na ziemiach pozostających częścią Królestwa Niemieckiego. Obrabowano wsie i grody, zagarniając przy tym do niewoli około 3000 jeńców. Niestety, na tym kończyły się sukcesy Chrobrego, gdyż powstanie upadło, a on stracił do tego dwóch sojuszników: pokonanego Henryka ze Schweinfurtu oraz niepewnego Guncelina. Książę musiał wycofać się przez Łabę, gdzie podczas przeprawy stracił trochę ludzi i powrócił prawdopodobnie do Pragi wraz z łupem i zdobytymi niewolnymi. Był to sukces Chrobrego. Król Henryk, być może także w odpowiedzi na to, co się wydarzyło, nie próżnował i pod koniec 1003 roku zapowiedział swoim wasalom wielką wyprawę zbrojną, organizowaną na początku następnego roku. Rozpoczęły się przygotowania do uderzenia na Polskę. Kampanię zorganizowano zgodnie z zapowiedziami w lutym 1004 roku. Król stanął na czele armii i wyruszył w kierunku Polski. Posłuchajmy Ditmara. Tymczasem Bolesław, pod wpływem własnego gniewu i podżegań margrabiego Henryka, dopuszczał się wielkich gwałtów na Bawarach i wszystkich swoich poddanych. Z tego powodu król, nawiązując do zapowiedzianej poprzednio wyprawy, wtargnął do kraju Milczan. I gdyby nie przeszkodził mu duży opad śniegu, który zaraz stopniał, cała ta kraina uległaby spustoszeniu i zupełnemu wyludnieniu. Powróciwszy stąd w ponurym nastroju, udzielił pomocy margrabiemu Guncelinowi i innym obrońcom ojczyzny, rozmieszczając u nich załogi. Wielce zapowiadana inwazja na Polskę zakończyła się fiaskiem. Władcę Niemiec i Włoch miał powstrzymać śnieg. Zły na tę okoliczność Henryk powrócił do kraju, a następnie udał się do Italii, gdzie w maju 1004 roku
został koronowany na króla Włoch. Nie oznaczało to jednak końca problemu we Włoszech, gdyż Arduin ani myślał zrzekać się korony i aż do momentu swojej śmierci w 1015 roku tytułował się królem, będąc uznawanym przez część tamtejszych możnych. W czerwcu 1004 roku Henryk powrócił do Saksonii, gdzie, jak pisał Titmar, tam ulżył on swemu dobrotliwemu skądinąd sercu, ujawniając długo ukrywaną oraz w tajemnicy chowaną nienawiść i dla poskromienia okrucieństw, pychom nadętego Bolesława zapowiedział wszystkim wiernym Chrystusowi i jemu wasalom wyprawę wojenną na połowę sierpnia. Wojsko zebrało się w oznaczonym terminie w Merseburgu, po czym ruszyło nareszcie w tajemnicy na wroga, dla stworzenia pozorów, iż wyprawa kieruje się wprost ku Polsce, zgromadzono w Bożycach i w Niżanach okręty, by nikt ze swoich, z uwagi na ich niepewną lojalność, nie zdradził nieprzyjacielowi, iż miano go obejść z drugiej strony. Tymczasem wielkie deszcze opóźniły ogromnie przeprawę wojska przez rzeki, wobec czego król w chwili, kiedy najmniej się tego można było spodziewać, podążył szybko do Czech. Lecz ten lew ryczący, z wlokącym się za nim ogonem, czynił wszystko, by powstrzymać jego wyprawę i w lesie zwanym Miriquidi obsadził pewną górę łucznikami, zamykając w ten sposób wszelki dostęp. Gdy król się o tym dowiedział, wysłał w tajemnicy wyborowy oddział opancerzonych wojowników, który mimo oporu nieprzyjaciół wdarł się na spadzistą drogę i utorował łatwe przejście dla idących za nim wojów. Kiedy w tym czasie, pewnego dnia, Bolesław siedział przy uczcie, jeden z naszych, kapelan biskupa Reinberna, odezwał się tam na temat przybycia naszego wojska. Słysząc to, Bolesław zapytał go, co też on wygaduje. A gdy ten wyjawił wszystko, co mu opowiadano, wówczas rzekł Bolesław: toć gdyby posuwali się jak te żaby, mogliby już tu przybyć. I to jest prawdą, że gdyby króla nie ożywiała miłość do Boga, a tamtego nie roznosiła duma i pycha, nie przypadłaby nam tak nagle radość zwycięstwa. W długim cytacie zawartych jest wiele niezwykle istotnych informacji. Po kolei. Po pierwsze, kampania wojenna Henryka ruszyła w tajemnicy. Władca ewidentnie obawiał się szpiegów Chrobrego oraz zdrajców we własnych szeregach. Możemy traktować to jako potwierdzenie faktu, że Piast miał w Niemczech wielu sojuszników i w otoczeniu Henryka wciąż znajdowali się ludzie oddani sprawie Piasta. Tak działająca siatka wywiadowcza, która da o sobie jeszcze niejednokrotnie znać, to często pomijana umiejętność polityczna Chrobrego. Po drugie, Henryk wykonał manewr i fortel, udając, że rusza na Polskę, kiedy tak naprawdę szykował atak na Czechy. Wysłani na dawne księstwo Przemyślidów wojowie napotkali mały opór w postaci łuczników w jakimś lesie o tajemniczej nazwie Miriquidi, gdzieś między Milskiem a Czechami, ale obrońcy zostali pokonani. Widocznie zastęp wojów Piasta był znikomy i może to potwierdzać informację, że Chrobry dał się nabrać na fortel Henryka. Sam fortel mógł być dziełem przypadku, gdyż jak wspomniał Titmar, król podjął decyzję o uderzeniu na Czechy w momencie, gdy deszcze spowalniały jego wyprawę. Po trzecie, Bolesławowi o ataku doniósł kapelan Reinberna, biskupa kołobrzeskiego, jednak niestety jest możliwym, że Chrobry go zlekceważył. Stąd cytat: toć gdyby posuwali się jak te żaby, mogliby już tu przybyć. Titmar jasno podkreślił, że gdyby nie pycha Bolesława, który do tego, co poniekąd wynika ze słów kronikarza, w jakiś sposób źle traktował i Bawarów, i swoich poddanych, być może Czechów, to wyprawa Henryka nie odniosłaby sukcesu. Wydaje się, że Bolesław poniósł w tej sytuacji porażkę, gdyż dał się nabrać. Niestety dla niego i także Polski, na tym historia ta się nie zakończyła. Królowi sprzyjała także ta okoliczność,
iż towarzyszył mu wygnany Jaromir, które to imię oznacza silny pokój. Jego oczekiwane przybycie zjednało nam oddział Czechów. Za ich radą i na ich wezwanie Jaromir otworzył królowi dostęp do swego kraju i oddał mu dobrowolnie jeden gród, który znajdował się u samych jego wrót. Król, opóźniwszy nieco marsz z powodu nieprzybycia na czas Bawarów, stanął u bram grodu zwanego Żatec, a kiedy mieszkańcy otwarli mu je zaraz i wyrżnęli znajdującą się tam załogę polską, zaliczył ich w poczet swoich sprzymierzeńców. Równocześnie jednak, widząc tak wielką rzeź, król ulitował się i nakazał spędzić pozostałych przy życiu do kościoła. Wówczas znalazł się ktoś, kto utrzymywał z całą pewnością, iż Bolesław został zabity przez tamtejszych mieszkańców. Radowali się w panu z tego powodu przyjaciela, króla, a smucili obałamuceni stronnicy nieprawego księcia. Wojska niemieckie zbliżały się do Pragi. Królowi towarzyszył Jaromir, który miał objąć rządy po Bolesławie, a część możnych czeskich opowiedziała się po jego stronie. Z cytatu jasno wynika, że społeczeństwo w Bohemii targane było emocjami, dylematami. Piast czy Przemyślida? Poddanie Polsce czy cesarstwu? Z racji napływających wojsk niemieckich poczęła przeważać ta druga opcja. Pojawiły się plotki, które donosiły, że Bolesław nie żyje. Henrykowi i Jaromirowi pozostało tylko zdobyć stolicę i najlepiej ująć chrobrego. W tym celu ułożono misterny plan. By schwytać lub zgładzić tego jadowitego węża, król wysłał do Pragi Jaromira wraz z najlepszymi naszymi wojownikami oraz tymi krajowcami, którzy opowiedzieli się po jego stronie. Uprzedzili go jednak wysłańcy wspomnianych wyżej wrogów króla, którzy odkryli kolejno cały plan Bolesławowi, nie przeczuwającemu zgoła, iż grozi mu tak wielkie niebezpieczeństwo. Ostrzeżony przez owych wysłańców, Bolesław poczynił w tajemnicy przygotowania do odjazdu i w połowie następnej nocy, słysząc, jak w sąsiednim grodzie zwanym Wyszehrad, dzwony wzywały mieszkańców do walki, opuścił Pragę z pierwszym oddziałem wojska i uciekł do ojczyzny. Zginął wówczas na moście, gdy podążał za Bolesławem, trafiony śmiertelnie Sobiesław, brat biskupa i świętego męczennika Wojciecha. Niewypowiedziany smutek pozostawił on wśród swoich, wielką zaś radość wśród wrogów. W ten sposób obalono Bolesława Chrobrego. Książę nie spodziewał się ataku i po raz kolejny dobrze działający wywiad poinformował go o nadciągającym zagrożeniu. Piast ledwo zbiegł z Pragi, gdyż podczas odwrotu na moście w mieście doszło do walk. Podczas starcia zginął brat świętego Wojciecha, Sobiesław. Jest to zatem potwierdzenie, że Sławnikowic towarzyszył Chrobremu w jego poczynaniach i to zapewne od lat. Z wielu braci Sławnikowiców pozostał przy życiu już tylko arcybiskup Gniezna, Radzim Gaudenty. Nazajutrz przybył Jaromir i na prośbę ludu udzielił mu przed bramą miasta potwierdzenia praw oraz przebaczenia za czyny przedtem popełnione. Zaraz potem przywrócono go do dawnej godności i wśród wielkiej radości posadzono na tron oraz ubrano w kosztowne szaty, w miejsce zwykłych, które zrzucił. Przyniesiono mu także w darze łupy, jakie każdy z wojowników ściągnął z uciekającego lub zabitego wroga. Uradowany z powodu tak licznych darów, Jaromir został powiedziony do Wyszehradu, gdzie obwołano go władcą i gdzie przyrzekł wszystkim przebaczenie, a tym, którzy aż dotąd przy nim wytrwali, od dawna zasłużoną nagrodę. Panowanie księcia polskiego Bolesława w Czechach trwało ponad rok, około półtora. Nie wiadomo, czy Chrobry podpadł w czymś miejscowym możnym, czy uciskał ludność czeską. Być może powodem pozbawienia go władzy była po prostu przeważająca siła Henryka II, który dokonując ataku z zaskoczenia, pozbawił Chrobrego możliwości skutecznej obrony. Czesi, jak pisał Titmar, również wykazywali elastyczność w kwestii tego, kto akurat rządził w ich kraju. Pokazuje to, że różne stronnictwa w różnym czasie
dochodziły tam do głosu. Jedne wyniosły Piasta do władzy, drugie dopomogły w jego obaleniu. Bolesław stracił Czechy, a sen o utworzeniu Imperium Zachodniosłowiańskiego, jeżeli takowy nawiedzał chrobrego po nocach, zakończył się. I to bardzo szybko. Choć powróci jeszcze w 1018 roku, jednak już bez Czech. Prawdopodobnie duża w tym wina samego Bolesława, jeżeli prawdą jest, że zlekceważył on wieści o nadciągających na Czechy wojskach, utratę tego kraju możemy uznać za wielką porażkę piastowskiego księcia, być może największą w jego karierze. Nie znamy wszystkich okoliczności tych wydarzeń, jednak coś rzuca się w tej sytuacji wyraźnie w oczy. To zastanawiający w tym wszystkim brak informacji o Wieletach. Gdzie się podzieli nowi sojusznicy króla? Tutaj dochodzę do wątku utraty przez Bolesława nie tylko Czech, ale i Pomorza. Nie ma chyba wątku bardziej atrakcyjnego, przynajmniej dla mnie, niż historia Pomorza w X i XI wieku. Nie ma co się dziwić. Ziemie leżące na pograniczu świata słowiańskiego, czy też polskiego, połabskiego, niemieckiego, pruskiego i skandynawskiego obrosły wieloma legendami. Kwestia historyczności Jomsborga, związki Piastów z Wikingami, postać Świętosławy, sagi wikińskie. To wszystko sprawiło, że Pomorze stało się niezwykle tajemniczym miejscem, gdzie nie trudno o zagadki i niewyjaśnione historie. Wiadomo, że w 1000 roku w Kołobrzegu założono biskupstwo. Tereny te siłą rzeczy wchodziły w skład kraju Bolesława, przyłączone doń już za rządów Mieszka I. Prawdopodobnie w 1000 roku tamtejszy biskup Reinberg dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Ponoć gorliwie zwalczał miejscowe kulty pogańskie, paląc rodzimowiercze posągi bożków i dokonując symbolicznego oczyszczenia morza ze złych, diablich duchów. Miał wrzucić do Bałtyku 4 kamienie namaszczone krzyżem. W 1920 roku symboliczny sakrament zaślubin Polski z Bałtykiem niejako powtórzy generał Józef Haller, choć w innym kontekście, wrzucając do morza platynowy pierścień. Nie wiadomo, ile czasu biskup Reinbern działał na Pomorzu, jednak według większości historyków niezbyt długo. Tytmar pisał, że kapelan Reinberna towarzyszył chrobremu w zmaganiach w Czechach. Być może biskup przebywał wraz z nimi, gdyż został już wygnany z północy. A być może, jako biskup, tylko towarzyszył chrobremu w wyprawie wojennej. Tego nie wiadomo. Jest jednak wielce prawdopodobnym, że w 1004 roku, w trakcie trwania wojny polsko-niemieckiej, sprzymierzeni z królem niemieckim Henrykiem Wieleci, wtargnęli na Pomorze. W wyniku ich hipotetycznej, niepotwierdzonej nigdzie kampanii, Pomorze mogło oddzielić się od Polski. Tutaj mielibyśmy rozwiązanie zagadki braku Wieletów obok armii Henryka podczas odbijania Czech oraz wyjaśnienie momentu i okoliczności usamodzielnienia się Pomorza. Połabian i Pomorzan łączyła słowiańska wiara. Henryk II mógł wiedzieć, że Słowianie połabscy, z którymi zawiązał sojusz, lepiej sprawdzą się na Pomorzu niż w Czechach. Wystarczy rzec, że Wolinian, plemię tak silnie łączone z Polską, uważano za plemię wieleckie. Nie znamy szczegółów odłączenia się Pomorza od Polski, jednak prawdopodobnie po utracie Czech w 1004 lub 1005 roku od Polski odpada także Pomorze Zachodnie. Polska prawdopodobnie utrzymała dostęp do Bałtyku, jednak znaczna część ziem, tak mozolnie wywalczona przez Mieszka I, powróciła do niezależności. To druga porażka chrobrego w bardzo krótkim czasie. Wraz z odłączeniem Pomorza prawdopodobnie upadło biskupstwo w Kołobrzegu. Takie tezy wyczytacie z większości książek o chrobrym. Prawda jednak jest taka, że nie wiadomo na ten temat prawie nic. Niektórzy historycy,
jak na przykład krytykowany przez środowisko profesor Przemysław Urbańczyk. Sugerowali, że być może Chrobry wcale Pomorza nie utracił, gdyż obalenie biskupstwa nie musiało oznaczać, według niego, automatycznej utraty tych ziem. Profesor zwracał uwagę na fakt, że nie ma podań, jakoby Chrobry walczył o odzyskanie Pomorza, co dziwi chyba wszystkich historyków. Gdyby władca Polski utracił dostęp do całego wybrzeża, zapewne walczyłby zaciekle o jego odzyskanie. Prawdopodobnie zatem od Polski odłączyła się część Pomorza Zachodniego, ta wolińska. W zasadzie o niezależności Pomorza, a konkretnie ziem Wolinian, słyszymy tylko z jednej wzmianki. Wybiegnę nieco w przyszłość. Na Wielkanoc 1007 roku, po pierwszej wojnie polsko-niemieckiej, do Kwedlinburga przybyć mieli posłowie Redarów, Czechów i Wolinian. Emisariusze poczęli namawiać Henryka II do podjęcia kroków przeciwko Bolesławowi, gdyż w innym wypadku zaprzestaną wspierania króla. Posłowie mieli sugerować, że Bolesław próbuje knuć przeciwko królowi niemieckiemu. To wszystko sugeruje, że Wolinianie pozostawali w 1007 roku, podobnie jak Czesi i Wieleci, niezależni od Polski i sprzymierzeni w ramach sojuszu z Niemcami. Nie oznacza to jednak, że Bolesław utracił całe Pomorze. Karol Kolinger w wyjątkowej książce pod tytułem Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego 992-1025 pisał, że nie dysponujemy pewnymi przesłankami źródłowymi, pozwalającymi datować upadek diecezji kołobrzeskiej na początek XI wieku. Co ważne, Tytmar wyraźnie nazwał Reinberna w związku z jego późniejszym wyjazdem na Ruś biskupem Soli Kołobrzeskiej i nie wspominał ani słowem o upadku kołobrzeskiej diecezji, opisując misjonarskie poczynania biskupa Reinberna nad Bałtykiem. Ja pozostanę przy tradycyjnym rozumieniu tego wątku i wersji z utratą Pomorza, ale tylko jego części, tej zamieszkanej przez plemię Wolinian. Dostępu do Bałtyku Bolesław raczej nie stracił, a więc przypisywanie mu utraty całego Pomorza po stronie porażek nie jest raczej właściwe. Sami widzicie, po jak grząskim gruncie stąpają historycy, badający ten temat. Wróćmy do 1004 roku. Po wypędzeniu z Czech Chrobrego, Henryk II raczej nie czuł się w pełni usatysfakcjonowany. Bolesław wciąż dzierżył Morawy oraz wcześniejsze zdobycze w Milsku i Łużycach. Kampania Henryka przebiegała tymczasem niezwykle pomyślnie, a jego armia stosując fortel nie poniosła niemalże żadnych strat, zyskując przy tym Czechy. Król postanowił iść za ciosem. Wraz z Jaromirem, nowym księciem czeskim, którego uzależnił takim samym stosunkiem zależności, jaki w ramach hołdu złożył mu wcześniej Włodziwoj, podążył do zajmowanego przez Chrobrego Milska. Tytmar pisał o niewymownych trudnościach, które armia Henryka napotykała po drodze. Cóż może kryć się pod tymi trudnościami? Można jedynie próbować to rekonstruować. Wydaje się, że milczanie wyrażali zadowolenie z aktualnego stanu rzeczy i poddania wobec Chrobrego. Oni lub wojowie Piasta mogli prowadzić partyzantkę, na przykład ścinając drzewa na traktach, opóźniając tym samym pochód, czy nękając kolumny wojsk atakami szybkich, lekko wyposażonych łuczników. Celem Henryka stał się Budziszyn, najważniejszy gród Milska i plemienia Milczan. Wojska królewsko-czeskie w końcu dotarły przed bramy ośrodka i rozpoczęły jego oblężenie. Wtedy to doszło do sytuacji, która mogła zupełnie zmienić zarówno historię Polski, jak i Niemiec. Posłuchajcie. Gdy pewnego dnia król Henryk zachęcał swoich wiernych wojowników do szturmu, o mało nie został raniony znienacka przez jednego z łuczników z murów, gdyby opatrzność Boża nad nim nie czuwała. Ofiarą padł ten, który stał tuż obok niego i w ten sposób wrogi zamiar innego dosięgnął człowieka. Strzała łucznika z Budziszyna nie dosięgnęła Henryka II i nie zmieniła historii Polski i Niemiec.
Przeważające siły niemieckie zdobyły gród, który prawdopodobnie z rozkazu króla miano spalić. Przeszkodził w tym jednak, tu cytat, nieszczęsny rozkaz Guncelina. Nie znamy jego treści, ale wygląda na to, że margrabia, być może wbrew woli króla, choć ciężko to zakładać, powstrzymał ostateczne zniszczenie Budziszyna. Bolesław Chrobry, którego raczej nie było w grodzie, lecz którego informowano o sytuacji w osadzie, postanowił poddać ją Henrykowi. Gdy już przesiliły się te okropności wojny, Bolesław wysłał rozkaz do załogi i gród, zawarowawszy sobie wolne wyjście obrońców, poddał królowi. Ten obsadził go zaraz nową załogą. Następnie powrócił do domu wraz z wojskiem, które aż nadto było znużone marszami i głodowaniem. Sukces Henryka, mimo zmęczenia, nie ulegał wątpliwości. Jego kolejna akcja przeciwko Chrobremu zakończyła się sukcesem. Zdobył Budziszyn, a co za tym idzie, Milsko. W wojsku zapowiedział, że w następnym, 1005 roku, zorganizuje kolejną wyprawę przeciwko Chrobremu. Tym razem celem kampanii miała stać się Polska, gdyż raczej żaden z wojowników Henryka nie stanął jak dotąd na rdzennej ziemi Chrobrego. Wszystkie walki i zdobycze miały miejsce na ziemiach, które Bolesław dopiero co sam zajął. Fakt, że między wojskami, jak dotąd, nie doszło do poważnej bitwy, wzmagał tylko chęć konfrontacji, i to każdej ze stron. Chrobry przegrywał, ale nie miał zamiaru się poddawać. Wciąż kontrolował Łużyce, które siłą rzeczy stały się celem kolejnego ataku. Na początku 1005 roku doszło do incydentu związanego ze zmaganiami wojennymi. Bolesław Chrobry wyprawił do Rzymu z tajemniczym poselstwem biskupa Ungera. Z dużą dawką prawdopodobieństwa historycy zakładają, że chodziło o nawiązanie kontaktów z papiestwem i uzyskanie królewskiej korony. Czasy były niespokojne. Polska walczyła z Niemcami. Moment na koronację z punktu widzenia politycznego miał sens. Możliwe, że właśnie z tego względu biskupa Ungera, zaufanego człowieka Chrobrego, aresztowano na polecenie króla Henryka. Prawdopodobnie w magdeburskim więzieniu Unger uznał się za sufragana, czyli podwładnego arcybiskupa magdeburskiego. Prawdopodobny czyn biskupa Ungera będzie miał swoje konsekwencje w przyszłości. Do przedostatniego aktu pierwszej wojny Henryka z Bolesławem doszło w sierpniu 1005 roku. Do tego czasu zarówno Henryk, jak i Bolesław niewątpliwie lizali rany i przygotowywali się do kolejnego starcia. Książę Polski, osłabiony zarówno podczas starć w Czechach, jak i w Milsku, z pewnością dążył do uzupełnienia nieco uszczuplonej armii i ufortyfikowania terenów nadających się do obrony, a leżących na drodze do serca jego państwa. Jeśli przewidywano oblężenia na wzór Budziszyna, z całą pewnością poczyniono do nich przygotowania, takie jak wzmocnienie grodów czy uzupełnienie zapasów żywności oraz broni niezbędnej do utrzymania ośrodków. Wiemy, że celowo utrudniano przemarsz wojsk królewskich, na przykład ścinając drzewa. Nie można zatem wykluczyć, że do kompletu dokonywano wszelkich innych tego typu partyzanckich zagrywek, takich jak kopanie wilczych dołów czy wbijanie pali w brodach, mających utrudnić przemarsz armii Henryka. Na granicy Śląska i Milska, w okolicach rzeki Bóbr, poświadczono długie na wiele kilometrów tak zwane wały śląskie, czy też wały Chrobrego, mające być może na celu obronę przeciwko wojskom nadciągającym z zachodu. Ostatnie badania zdają się przesuwać powstanie wałów śląskich na XIV-XV wiek, więc nie byłyby to w takim przypadku wały Chrobrego, ale nie można wykluczyć, że wcześniej także korzystano z tego typu rozwiązań na tym samym terenie.
Wrócę jednak do kampanii z 1005 roku. Posłuchajmy Dietmara. Henryk II ogłosił we wszystkich hrabstwach swego państwa wyprawę wojenną przeciw Polsce i naznaczył zbiórkę wojska w Licykawie. Wojsko zebrało się w wyznaczonym czasie, to jest 16 sierpnia i w zapowiedzianym miejscu. Król, spędziwszy święto wniebowzięcia Matki Bożej w Magdeburgu, tegoż dnia po mszy świętej i rozdaniu jałmużny, przeprawił się przez Łabę w towarzystwie królowej. Sprawiwszy wszyk swoje wojska, król ruszył stąd dalej, a królowa powróciła szybko do Saksonii i postanowiła oczekiwać tam powrotu swojego ukochanego męża. Wyprawa na Polskę przybrała charakter wydarzenia państwowego, a mówi nam to symbolika opisana przez biskupa. Króla żegnała małżonka, odprawiono mszę, rozdano jałmużnę. Wojska ruszyły na wschód, a królowa w pośpiechu wróciła do kraju. Sugeruje to, że Niemcy w miejscu zbiórki nie czuli się bezpiecznie. Kiedy wojsko dotarło szczęśliwie do miejscowości Dobry Łuk w Łużycach, pospieszyli mu na pomoc Henryk i Jaromir wraz ze swoimi i wielkiej mu dodali otuchy i radości z uwagi na swoją roztropność i męstwo. Ponieważ jednak przewodnicy zostali przekupieni i o swoje tylko dbali interesy, poprowadzili oni wojsko naokoło, przez pustynie i bagna, narażając je na wielkie uciążliwości. Opóźnili oni przy tym, przez swoją podłą złośliwość, marsz wojska, aby nie mogło ono szybko wystąpić przeciw nieprzyjacielowi. Wspomnianym Henrykiem był brat królowej, kolejny Henryk i kolejny z Bawarii. Jaromir to oczywiście książę Czech. Dietmar sugeruje, że słowiańscy przewodnicy mieli zostać przekupieni, prowadząc wojska cesarskie naokoło. Nie wiadomo, o co tu dokładnie chodzi. Możliwe, że faktycznie przewodnicy opóźniali pochód, opłaceni przez Chrobrego. Istnieje także możliwość, że znane trakty były nieprzejezdne i pełne zasadzek, pozwalanych pni czy strzelających zza drzew łuczników, więc król rozkazał odnaleźć im nowe drogi prowadzące do serca kraju Bolesława i stąd to opóźnienie. Wystąpienie takich zasadzek poświadcza nam Dietmar. W dalszym swoim marszu dotarło wojsko do kraju zwanego Nice i rozbiło obóz nad rzeką Sprewą. Kiedy dzielny rycerz Tidbern dowiedział się tutaj, iż nieprzyjaciel zaczaił się, by zaatakować z boku nasze wojsko, zebrał potajemnie najlepszych rycerzy i chcąc samemu sobie przysporzyć sławy, postanowił podejść go i zniszczyć podstępem. Nieprzyjaciel jednak bardzo przezornie uciekł między gęsto leżące ścięte drzewa, aby tym skuteczniej móc nękać stąd nacierających, wypuściwszy, jak zwykle, strzały, które u niego główny stanowią środek obronny, zabił z tej zasadzki, a następnie złupił najpierw owego Tidberna, potem Bernarda, Izysa i Benona, sławnych wasali biskupa Arnulfa oraz wielu ich towarzyszy broni. Stało się to 6 września i wielkim napełniło bólem króla oraz całe jego otoczenie. Niektórzy wiarygodni ludzie podają, że i Bolesław odczuwał wyrzuty sumienia z tego powodu. Zanim nasi dotarli do Odry, połączyli się z nimi dnia poprzedniego lucicy, którzy kroczyli za poprzedzającymi ich w pochodzie bożkami. Dietmar wymienił z imienia kilku możnych, którzy wraz ze swoimi towarzyszami, wojami z podległych im niemieckich grodów, zginęli w bitwie nad rzeką Sprawą. Zdaje się, że Dietmar nie chce powiedzieć nam zbyt dużo. Do 4 poległych, znamienitych możnych, dodać należy zapewne wielu ich towarzyszy, gdyż smutek jakoby zagościł i u Henryka, i wśród jego otoczenia, i u Bolesława. Po krótkim odpoczynku, wojska królewskie, uzupełnione w końcu o wieletów, ruszyły dalej. Dietmar wyraził także swoje zdanie na temat obecnych w armii pogan. W takim orszaku przybyli na pomoc królowi owi wojownicy, niegdyś niewolni, dziś przez naszą niesprawiedliwość wolni.
Unikaj, czytelniku, stosunków z nimi i z ich religią i słuchaj pilnie oraz przestrzegaj przykazań Bożych. Owóż, te tak różne i pod różnym przewodnictwem kroczące oddziały dotarły wnet do Odry i rozbiły namioty nad krętą rzeką, zwaną po słowiańsku Bóbr, po łacinie zaś Kastor. Bolesław jednak obwarowawszy brzeg tej rzeki i usadowiwszy się z wielkim wojskiem w Krośnie, przeszkadzał, jak mógł, w przeprawieniu się ich na drugą stronę, kiedy król, zabawiwszy tam 7 dni, jął przygotowywać już okręty i mosty, opatrzność Boża wskazała wysłanym przezeń wywiadowcom bardzo dogodny brud na rzece. Z brzaskiem dnia 6 legii udało się tam na rozkaz króla i skorzystało bezpiecznie z owego brodu. Straż Bolesława, która zauważyła to z daleka, zaniosła czym prędzej swemu władcy tę smutną i trudną do wiary wiadomość. Ten, upewniwszy się wreszcie przez 3-krotnie, czy więcej nawet razy wysyłanych wywiadowców, zwinął szybko obóz i uciekł wraz ze swoimi, pozostawiając na miejscu wiele materiału wojennego. Król, przyglądając się temu bacznie wraz ze swoimi, wzniósł z duchowieństwem i ludem całym hymn pochwalny na cześć Chrystusa i przeprawił się, bezpiecznie przez rzekę. Ci zaś, którzy pierwej się przeprawili, byliby dopadli nieprzyjaciół znienacka w namiotach, gdyby nie musieli wyczekiwać na opóźniających się w marszu luciców. Nasi puścili się żwawo w pościg za wrogami, nie mogli ich jednak dosięgnąć, ponieważ tamci uciekali jako te rącze jelenie, wobec czego wrócili do swoich towarzyszy. Podczas przeprawy przez rzekę Bóbr doszło do starć. Bolesław, być może korzystając z wałów śląskich, utrudniał przemarsz wojska Henryka, który jął budować mosty na przeprawę. Jednak z racji uśmiechu losu, jego zwiadowcy odnaleźli odpowiedni do przeprawy brud i mosty stały się zbędne. 6 legii szacuje się dziś na około 6000 wojowników. Tylu żołnierzy armii Henryka miało przeprawić się na drugą stronę, zaskakując Bolesława, który czekał na nich. Być może przygotowując się do bitwy, choć jak widać, nie spodziewał się ataku tak prędko. Armia Piasta, wydaje się, że znacznie mniej liczna, wycofała się w popłochu w kierunku Poznania, zostawiając na miejscu wiele sprzętu wojskowego. Pogoń za Chrobrym nie przyniosła efektu i wojska powróciły do szyku, maszerując dalej. Henryk otworzył sobie bramę do serca państwa Piastów. Król ruszył stąd dalej i przybył do opactwa w Międzyrzeczu, gdzie postanowił obchodzić z największą jako tylko mógł czcią doroczne święto Legionu Tebaickiego. Równocześnie starał się zapobiec temu, by ani klasztor, ani mieszkania nieobecnych mnichów nie poniosły żadnej szkody ze strony naszych. Następnie, niszcząc wokoło najbliższe okolice, ścigał dalej nieprzyjaciela, także ten nie miał wprost odwagi nocować w żadnym ze swoich grodów. Zatrzymał się dopiero na prośby swoich książąt, o 2 mile od poznańskiego grodu. Wojsko jednak, które rozdzieliło się dla zebrania żywności i innych potrzebnych materiałów, poniosło wielkie straty od nieprzyjaciół, którzy zaatakowali je z zasadzki. Tytmar po raz kolejny nie zdradza nam szczegółów starcia i co rozumie pod hasłem ponieśli wielkie straty od nieprzyjaciół. Jego relacja sugeruje jednak wprost, że w momencie, gdy Henryk stanął 2 mile przed Poznaniem, jego wojsko rozbiegło się, grabiąc i plądrując co popadnie. Tak właśnie można interpretować ten fragment. Tytmar pięknie to napisał. Wojsko rozdzieliło się dla zebrania żywności i innych potrzebnych materiałów. Jednak w rzeczywistości mogło to wyglądać zupełnie inaczej. W każdym razie, rzekomo szukający żywności i potrzebnych przedmiotów, a w praktyce zapewne grabiący i mordujący wojowie,
dostali łomot od wojsk Bolesława. W końcu musiało dojść do ostatecznego rozstrzygnięcia, ostatniego aktu pierwszej z trzech kolejnych wojen. Tymczasem Bolesław prosił króla o przebaczenie przez zaufanych pośredników i wnet je sobie wyjednał. Arcybiskup Tagino oraz inni mężowie z otoczenia króla udali się na zaproszenie Bolesława do wymienionego wyżej grodu i zawarli z nim pod przysięgą oraz na podstawie słusznych poprawek trwały pokój. Z radością tedy wracali nasi do domu, ponieważ wielkie znosili trudy wskutek długich marszów i dotkliwego głodu, nieodłącznych od przykrości wojny. Do pokoju między królem Niemiec a księciem Polski doszło w Poznaniu, choć nie mamy żadnego dokumentu z tamtego spotkania. Na podstawie późniejszych czynów Chrobrego możemy wywnioskować, że Bolesław musiał zrzec się podbitych wcześniej ziem, tak Milska i Łużyc, jak i praw do tronu w Czechach. Niemieckie dokumenty pod rokiem 1007 zanotują, że Milsko to kraj pozostający we władzy jednego z niemieckich komesów. Bolesław dążyć będzie do ich odbicia, ale w 1005 roku prawdopodobnie musiał zdać nad nimi władzę. Być może w Poznaniu poruszono także kwestię Pomorza, jego neutralności. Tego nie wiadomo. Jak to wszystko można dzisiaj ocenić? Z całą pewnością, mimo wielu strat w ludziach, za stronę zwycięską uznać mógł się Henryk II. Czy Bolesław ugrał cokolwiek na tej wojnie? Raczej niewiele. Utracił zarówno Czechy, jak i Milsko i Łużyce, a prawdopodobnie także część Pomorza. Można powiedzieć, że lata 1004-1005 to największe porażki Chrobrego w jego karierze. Po serii spektakularnych podbojów władca Polski musiał przełknąć kilka ciosów naraz. Mimo, że porażka księcia, ale także i Polski, zdaje się być ewidentna, wydaje się, że pokój był na rękę obydwu władcom. Nastał październik. Król niemiecki wraz z wojskami znalazł się na obcej ziemi. I choć pozostawał w przewadze, zimowe oblężenie wielkopolskich grodów, w tym Poznania, z pewnością do tego przez Chrobrego przygotowanych, nie zapowiadało się najlepiej. W dodatku, za plecami Henryk pozostawił nienaruszone grody Bolesława, których nie oblegał tak jak Budziszyna, a które po prostu ominął. Tytmar podkreślał także, że król wracał do kraju zmęczony wojną i głodem, jakie towarzyszyły mu podczas wyprawy. Roczniki kwedlinburskie pod rokiem 1005 zanotowały, że w Poznaniu zawarto non bona pace, niedobry pokój. Obydwie strony doprowadziły zatem do rozejmu z rozsądku, być może na potrzeby chwili, który do tego, jakby na potwierdzenie tych słów, jak pokazała przyszłość, okazał się bardzo krótkotrwały. Nie wszystkie fakty z roku 1003 i 1004 są nam znane. Ciekawą zagadką jest wątek Bezpryma, który według tez niektórych historyków, nie popartych żadnymi dowodami, miał jakoby dostać się do niewoli Jaromira, nowego czeskiego władcy. Ten natomiast, w odpowiedzi na konflikt z Chrobrym, miał okaleczyć pierworodnego syna Bolesława poprzez kastrację. W ten sposób Jaromir zastosowałby tę samą karę, jaką sam poniósł kilka lat wcześniej z rąk swojego brata, Bolesława Rudego. Dziś historiografia Polski w temacie opisanej przez Gala Anonima kastracji Mieszka II zdaje się dopuszczać, że to tak naprawdę Bezprym padł ofiarą tego okaleczenia. Książę miał dostać się w jakiś sposób do niewoli Jaromira. Wiemy jednak, że w późniejszych latach Jaromir ucieknie do Polski. Siłą rzeczy musiałby się liczyć ze zemstą ze strony Chrobrego. Do wątku Bezpryma i Mieszka II powrócę, jeżeli powstanie trzeci sezon cyklu.
Kronika Tytmara siłą rzeczy spisana została w pewnym stylu i tonie. Kronikarz nie akcentuje przesadnie porażek i strat ponoszonych przez Henryka, ledwie o nich wspominając, podkreślając przy tym każdorazowo wszystkie, nawet najdrobniejsze uchybienia po stronie Bolesława. Siłą rzeczy taka relacja nie jest w pełni obiektywna. Z tego podania zyskujemy wiedzę o najważniejszych wydarzeniach, ale umyka nam jej rzeczywisty obraz. Jak Polacy przygotowywali się do marszu wojsk królewskich? Jak obwarowywano naturalne umocnienia? Czy wykorzystywano wały śląskie, wały Chrobrego? I w końcu, jak ludność żyjąca w otwartych osadach traktowana była przez najeźdźców? Wzmianka o zachowaniu w spokoju Kościoła w Międzyrzeczu sugeruje, że na innych ziemiach wojsko niemieckie zachowywało się zgoła inaczej. Z Niemcami do kraju Polan przybyli też Wieleci, którzy z całą pewnością chcieli sobie pofolgować. Czy Bolesław ewakuował ludność wraz z jej zapasami? Czy stosował taktykę spalonej ziemi, która spowodowała w szeregach wroga tak podkreślany przez Tytmara głód? To są informacje, które nam umykają, których nie ma w kronice Tytmara. Z całą pewnością zarówno ta, jak i kolejne wojny Henryka z Bolesławem to coś więcej niż to, co przekazuje nam jeden kronikarz. Takie konflikty miały znacznie szerszy obraz. Obraz dla nas niestety nieuchwytny. Po wojnie z Bolesławem Henryk II powrócił do kraju. Odbudował wybrane grody oraz poddał represjom tych, którzy mu się sprzeniewierzyli. Mowa o dwóch możnych Słowianach i jednym niemieckim rycerzu. Zarówno Henryk, jak i Bolesław czuli jednak, że rozstrzygnięcie na mocy pokoju w Poznaniu nie jest ostateczne. Henryk wygrał, ale nie stoczył wielkiej bitwy, a jego wojska zostały wielokrotnie poobijane i uszczuplone w mniejszych starciach, zasadzkach. Bolesław natomiast nie został rozbity, a jednak utracił sporo ziemi. I jeden i drugi władca czuł zatem głód i niespełnienie. Między Polską a cesarstwem nastał czas rozejmu, który nie trwał jednak długo. To był kolejny odcinek o historii Polski po wakacyjnej przerwie. Do końca sezonu drugiego zostało 4-5 odcinków. Napiszcie proszę, czy chcecie trzeci sezon opowiadający o następcach Bolesława Chrobrego. Takie materiały wymagają czasu. Między pierwszym a drugim sezonem było prawie pół roku przerwy, potrzebnej na czytanie, pisanie i tworzenie. A i tego było mało, żeby to wszystko spiąć. Wakacje poświęciłem głównie temu, aby dowieść Wam kolejne odcinki na jesieni, łącznie kilka godzin nowego materiału z animacjami i autorskimi mapami. Dziękuję patronkom i patronom, którzy wspierają mnie na Patronite i YouTube. Niektórzy z Was są ze mną ponad rok. Wasze wsparcie ułatwia mi tworzenie. Jeżeli Ty także cenisz moją pracę i chcesz wesprzeć mój projekt, zapraszam na mój profil do serwisu Patronite. Link znajduje się w pierwszych linijkach opisu. Ja dziękuję za uwagę. Słyszymy się niebawem.